Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych z Państwa, którzy są zainteresowani literaturą litewską, ale także tych, którzy pojawili się dzisiaj w kawiarence Piosenka o porcelanie dla tej właśnie jednej, jedynej książki bohaterki dzisiejszego wieczoru Maestra. Witam serdecznie uczestników Sejmiku Literackiego, naszych corocznych spotkań, stałych bywalców, ale też nowych adeptów sztuki przekładu, którzy zjechali tutaj w gościnne progi gospodarzy Miłoszowskiego Dworku Małgorzaty i Krzysztofa Czyżewskich. Znamy się z Biruty od dość dawna. Przyznam, że wiele razy uczestniczyłam w spotkaniach z Biruty, ale zawsze z perspektywy publiczności. Dziś pierwszy raz mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić spotkanie z tobą. Przyznam, że podczas takich spotkań zawsze pada takie sławetne zdanie, zwłaszcza kiedy te spotkania odbywają się tutaj. Mianowicie prowadzący zwykle zapowiada Birutę Jonuszkajtę, także jest to postać, której nie trzeba Państwu przedstawiać. Rzeczywiście coś w tym jest. Na pewno mieszkańcom Krasnogródy, Puńska, Augustowa, Sejn, Sejf i okolicznych miejscowości, szczególnie tych położonych nad jeziorem Gaładuś, Birutę Jonuszkajtę jako pisarka jest doskonale znana. Ja jednak, żeby dopełnić swojej funkcji prowadzącej, przypomnę, że Birutę jest pisarką, poetką, jest również zasłużoną tłumaczką literatury polskiej. Tłumaczyła między innymi Czesława Miłosza, jak i publicystykę z Miłoszem związaną. Twórczość Hanny Kral, Janusza Korczaka, Jacka Denela, Magdaleny Tulli. Jest to autorka uhonorowana niejedną nagrodą literacką, między innymi Nagrodą Ministerstwa Kultury Litwy czy Nagrodą Rady Bałtyckiej. W 2016 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi RP. Obecnie pełni funkcję szefowej Związku Pisarzy Litwy. I co ważne, co pragnę podkreślić w kontekście naszych corocznych spotkań, Biruta jest także inicjatorką Sejmiku Literackiego i jego niestrudzoną współorganizatorką od wielu lat, co myślę jest ważne szczególnie dla nas tłumaczy w przededniu naszego święta, czyli Dnia Tłumacza, nie dosłownie w przededniu, bo to święto wypada 30 września, ale no myślę, że też zasługi Birutę w tej dziedzinie warto podkreślić. Mówię to dlatego, że tutaj w Krasnogródzie zawiązują się przyjaźnie, znajomości, które owocują bądź to pojedynczymi wierszami publikowanymi w czasopismach literackich, na portalach literackich, bądź to wydawanymi całymi tomikami poezji, ale całkiem nieźle reprezentowana jest też proza i dzisiaj mamy świetny dowód tego. Właśnie w postaci książki powieści Maestro, drugiej części dylogii, a kto wie, czy w przyszłości również nie trylogii, dlatego że zarówno fabuła, jak i bohaterowie mają tendencję do ekspantowania. Ale myślę, że o to będę pytać Birutę już pod koniec wieczoru, pod koniec naszego spotkania. Przejdę jeszcze teraz do prezentacji mojej drugiej rozmówczyni, tłumaczki Maestra, Joanny Tabor. Literaturoznawczyni, która specjalizuje się w literaturze krajów bałtyckich, ale w szczególności właśnie literatury litewskiej. Joanna Tabor tłumaczyła takich pisarzy litewskich jak Richardas Gavelis czy Leonardas Gutauskas i podobnie jak Birutę jest szefową, a szefuje z wdziękiem i swadą Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Migowego i Bałtystyki. Nie pomyliłam nazwy, ona się wielokrotnie zmieniała, choć jest to moja macierzysta jednostka, czasem nie mogę jej spamiętać, ale tak właśnie brzmi obecnie. No i warto dodać, że Joasia jest wykładowczynią już niejednego pokolenia bałtystów i tak się składa, że w tym roku chyba uczyła wszystkich uczestników Sejmiku Literackiego ze strony polskiej, w tym mnie.
Dodam jeszcze, że w tym roku została uhonorowana Krzyżem Rycerskim za zasługi dla Litwy. No i wreszcie... Mam nadzieję, że nagrody maestra jeszcze przed nim, więc właśnie teraz przejdziemy do prezentacji najgłówniejszego bohatera naszego spotkania. Książki, jak się zapewne Państwo przekonają, niezwykłej. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to jest powieść epopeja, dlatego że w jej losach, w losach jej bohaterów zamyka się praktycznie cały XX wiek i w wymiarze lokalnym, ale też totalnym. Podobnie temat podejmowała pierwsza część dylogii, czyli Maranta. Przypomnę, że Maranta została wydana w 2020 roku, również nakładem wydawnictwa Pogranicza, a tłumaczką Maranty jest Agnieszka Rębiałkowska. Birute, pierwsze pytanie skieruję do Ciebie. I zacznę, nie wiem, czy nietypowo, no może nietypowo, nie od początku książki, ale od jej końca, czyli od takiego specyficznego suplementu, którym kończysz powieść i w którym zawierasz zapiski z pisania, tak bym to powiedziała, gdzie odsłaniasz trochę kulisy tego swojego pisarskiego świata, powstawania powieści i no zdradzasz nieco takich... tajemnic tego swojego warsztatu pisarskiego. To, z czym się zdradzasz, to no myślę, że nie dziwi żadnego pisarza czy poetę. Chodzi o przenikanie się światów rzeczywistego i nierzeczywistego. Mówisz o tym, że bohaterowie twojej powieści żyją praktycznie cały czas z nimi dialogujesz, wchodzisz w interakcję, oni cię budzą w środku nocy, szarpią za poły piżamy. Pamiętam z poprzedniego spotkania właśnie z prezentacji Maranty, jak opowiadałaś, że kiedyś na straganie kupiłaś taki frapujący przedmiot i dopiero po powrocie do domu okazało się, że to nie jest nic ani dla ciebie, ani dla nikogo z twoich znajomych, tylko jest to prezent kupiony jednemu z bohaterów książki. Powiedz... jak sobie radzisz z tym przenikaniem się rzeczywistości, powiedzmy, prawdziwej, z rzeczywistością wyobrażoną, książkową? Czy to jest tak, przypuszczam, że nie jest, ale zweryfikuj mnie, że jeśli stawiasz ostatnią kropkę, to ci bohaterowie pewnie nadal żyją i będą żyli w twojej świadomości, pamięci i pewnie nadal z nimi rozmawiasz. Dobry wieczór Państwu. Przed odpowiedzią przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że dziękuję Wam wszystkim, żeście tutaj się zebraliście w moich rodzinnych stronach i że powodem tego jest ta książka, która by nie zaistniała, gdyby nie byłoby naszej współpracy z Pograniczem. I chciałabym podziękować każdemu, kto dołożył serca i pracy do tej książki, a więc wydawcom Małgosi i Krzysztofowi Czyżewskim, także tym, którzy zajmowali się takimi sprawami, które nie są opisane gdziekolwiek na okładce, ale też dołożyli i pani Agacie Szkopińskiej i całemu zespołowi Pogranicza. Bo można powieści pisać i składać do szuflady i nigdy one nie ujrzą światła dziennego. Więc kochane moje przyjaciółki, drogi
Joasi także i Agnieszce, która dzisiaj gdzieś tam w Budapeszcie jest, ale na pewno sercem jest tutaj z nami, bo zawsze uczestniczyła w naszych sejmikach. No i oczywiście wie, że dzisiaj będzie ta prezentacja maestra, ponieważ ona była redaktorką tej książki. Chyba później będzie o tym rozmowa, że Marantę przekładała Agnieszka, redagowała Joasia, a teraz jest na odwrót. Więc wszystkim naprawdę dziękuję serdecznie za możliwość powrotu tutaj. I teraz co do moich bohaterów. No cóż, czasami oni, droga Paulino, odchodzą na jakiś czas, ale teraz wracając do Krasnogródy, już tutaj jesteśmy drugi dzień. I ja tak codziennie jadąc tam ze szkoły, spuskając z tego pagórka, zjeżdżając obok Dapkiewiczów, no myślę sobie, no ciekawe, jak to się żyło maestrowi, bo no to jest prawda, że walki u nas, to właśnie to miejsce, to gospodarstwo, gdzie no w myślach sobie umieściłam tego swojego bohatera, zresztą te wszystkie jeziora, sama Krasnogróda, to co było związane z życiem w dzieciństwie maestra, to przecież myślami, no cały ten krajobraz pisząc widziałam, przed oczyma on był, nie inne pagórki, ale właśnie te dróżki, te pagórki, ten cały krajobraz, ta miejscowość, a nie inna, więc to się znowu jakby ożywia. I teraz dzisiaj dyskutowałyśmy na temat zyni. No ja myślę sobie, tak wyszłam rano i myślę sobie, no to w którym lesie ona mieszkała, bo ja mam swoją geografię w myślach i gdzie tu bym umieściła tak naprawdę ten domek zyni, gdzie to wszystko odbywało się. Także oni może trochę tak usypiają, ci bohaterowie, ale przy okazji, właśnie z takiej okazji powrotu, znowu są żywi. I to pytanie twoje, czy nie będzie przedłużenia maestra tej książki, no ja sama sobie zadaję pytanie, ponieważ tak samo mnie pytają się i czytelnicy w Litwie, no to co się wydarzyło z tą Zynią, a co się później wydarzyło z rasą, jakie ich życie? No myślę sobie, no chyba przyjdzie taki czas, kiedy siądę i napiszę, a co było dalej z tym, z Javierem? Więc oni jeszcze nie są wykreśleni z mojej świadomości. To nie jest taka kropka, że postawiłam i koniec, i zapomniałam. Tak naprawdę o większości bohaterów maestra można by napisać osobną książkę, wielu na to zasługuje, więc kto wie, czy dotychczasowy cykl nie rozrośnie się i do heptologii. Natomiast chcę jeszcze wrócić właśnie do tego przenikania się planu rzeczywistego z nierzeczywistym. Kiedy czytałam ten twój fragment właśnie w tym dodatku do maestra o tym, jak obcujesz ze swoimi bohaterami, miałam takie wrażenie, że się przyjaźnicie i jeszcze skojarzył mi się film Polańskiego Historia prawdziwa, gdzie bohaterka, główna bohaterka także jest pisarką, tylko ona tak się zatraca w tej rzeczywistości wyobrażonej, że właściwie no, jej taki rodzaj schizofrenii pisarskiej, można powiedzieć, zmierza do obłędu. U ciebie mam wrażenie, że to jest taka ciepła przyjaźń z twoimi bohaterami. Natomiast jeśli chcesz, oczywiście będziesz mogła to skomentować, natomiast zmierzam do kolejnego pytania, że ten rodzaj mieszania planu rzeczywistego z nierzeczywistym dotyczy nie tylko samego pisarza bardzo często, ale też czytelników powieści. Wiemy z klasycznego dzieła filozoficznego o tak zwanej prawdzie w literaturze Ingardena, że kiedy bierzemy do rąk jakąś książkę,
powinniśmy zarzucić swoją wiarę w tą rzeczywistość, o której czytamy. Często jednak tak nie jest i wiem o tym też i czytałam o tym w wywiadach z tobą i też kiedy rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że często twoi znajomi, mieszkańcy doszukują się prototypów swoich, twoich bohaterów w sobie samych lub w sąsiadach, znajomych i próbują się dowiedzieć, a kim jest ta osoba z książki, kim jest ta. Powiedz mi, jak wyglądają w związku z tym twoje relacje z okolicznymi mieszkańcami, no, kiedy oni już wiedzą, gdzie osadziłaś akcję swojej powieści, znają bohaterów. Czy to jakoś wpływa na postrzeganie ciebie tutaj i właśnie na relacje z czytelnikami miejscowymi? Prawdę mówiąc, to na to pytanie powinni odpowiadać tutaj moi czytelnicy z tych stron, a nie ja, jak oni przyjmują no, tą moją fikcję. Ale na pewno no, było parę takich rozmów, kiedy dopytywali się mnie jeszcze i o bohaterów z innych moich powieści, które nie są tłumaczone na język polski, Wielka Wyspa. I to niektórzy bohaterzy od A do Z są po prostu fikcją, ale no, ponieważ ludzie znają mnie tutaj od urodzenia i ja wiadomo, że cała geografia odpowiada, no, wydarzenia niektóre jakby trochę odpowiadają rzeczywistości, więc ludzie się doszukują prototypów, ale co dziwniejsze, że to robią nie tylko miejscowi, ale na przykład Heryto, krytyk, który pisał o Marancie, no też po prostu nawet taki zarzut zrobił, że ja opisałam, jakby stworzyłam maestra na podstawie takiego malarza Franciszka Staromiejskiego. No ja w ogóle nawet przepraszam za braki w mojej wiedzy, ale ja nawet nie znałam takiego malarza polskiego. No, raczej pisząc tą książkę przeczytałam górę jakiś tam powiedzmy książek biograficznych o innych malarzach, raczej malarzach litewskich, ale nie o staromiejskim. Ja go w ogóle nie skojarzyłam. Staromiejskim. Wiejskim, starowiejskim, przepraszam, starowiejskim, tak, Franciszkiem. No więc widzisz, że to nawet nie trzeba tutaj być z tych stron, a ludzie mają jakieś dziwne skojarzenia, o którym ja piszę, o których ja pisząc no, w ogóle nie myślałam. Także ta rzeczywistość, a co do rzeczywistości, przekładania się i fikcji, to jest bardzo niebezpieczne, raczej powiedziałabym, bo gdy się żyje w świecie fantazji, no a niestety w pisarstwie tak jest, powracanie do rzeczywistości czasami bywa nie to, że powracanie bolesne, ale chyba nawet pojęcie tej rzeczywistości, co czasami jest zbyt... Nie wiem jak powiedzieć, nieprawdziwe i później w tym realnym świecie niektóre decyzje, ja mówię o sobie oczywiście, są przyjmowane niezbyt może, no nie wiem, trzymając się mądrych jakich podjęć, a raczej ta fikcja jakoś przenika, że nie zawsze można ocenić właściwie pewne sytuacje, że nie zawsze świat się widzi taki, jaki on jest w rzeczywistości i go widzą powiedzmy 90% ludzi. No więc jakieś takie krzywe zwierciadła. I to czasami szkodzi w życiu realnym. Słychać? Tak.
bo ja... Słychać, tak? Bo czasami ja odpowiadam na to, dlaczego w ogóle zaczęłam pisać. Chyba dlatego, że miałam bardzo dużo samotności i dlatego może, że świat, w którym żyłam, niezbyt był dla mnie komfortowy do przyjęcia i zaczęłam tworzyć ten inny świat, no, gdzie ja decyduję, co ma się wydarzyć, kto obok mnie mieszka, z kim ja mieszkam, kogo ja kocham i tak dalej, i tak dalej. I cały czas ten świat fikcji był obok. To jakby można teraz z punktu widzenia dzisiejszego mogłabym powiedzieć, że to jest jakaś taka no, terapia psychologiczna, ucieczka w ten nierealny świat, życie paralelne, ale jednak trzeba powracać. Trzeba odłożyć pióro albo komputer i wrócić do życia w tym, którym naprawdę żyjesz. I mieć obowiązki mieć, jak ty powiedziałaś, pracę taką czy inną, być szefową i tak dalej. Także, że to jest trochę to jest niebezpieczne moim zdaniem. No tak, myślę, że znane powiedzenie, że prawda bywa jeszcze dziwniejsza od fikcji. W życiu pisarza szczególnie sprawdza się. Pytałam cię dzisiaj, czy widzisz jakąś cząstkę w maestrze, głównym bohaterze swojej powieści, która by była tożsama z twoją osobowością i powiedziałaś, że nie, ale to, o czym teraz napomknęłaś, czyli o tej chęci szukania paralelnego świata, trochę z wyobcowania, to myślę jest coś takiego, co być może troszeczkę was łączy. Zostawmy jednak wyobrażenia o maestrze, zostawmy Franciszka Starowiejskiego i pokażmy czytelnikom maestra tak, jak ty go widzisz, jak go opisałaś. Zapoznajmy fragmentem powieści czytelników z maestrem. Może najpierw po litewsku, ja przeczytam fragment po polsku. Varšuvoje gimęs, Varšuvoje baigęs, daugelyje paveikslų, gamtiškas gaivalas, ugnis, vanduo, dangaus ir pragaro grumtynės. Žinot, panelį, to paties manęs klausė ar ne 56-aisiais, kai dar studentas būdamas pirmą kartą sudalyvavau jaunųjų parodoje. Jau matęs Paryžių, prisigaudęs naujienų, apsiuostęs, kuo gyvena šiuolaikinis vakarų pasaulis. Nors ir neilgam, bet buvau užsikrėtęs ir aistringai propagavau tam tikrą europinę amerikietiško action painting atmainą. Jo esmė ne paveikslas, o dažų tepimas arba jų spaudimas tiesiai iš tubelių, šliūkščiojimai ant drobės. Pats kūrinio procesas kaip vertybė ir gyvenimo manifestacija. Naudojau sutrūnijusio medžio gabalėlius, kažkokius skurlius, maišų draiskanas, viską užtepdamas laku. Drobė pasidarydavo grublėta, kaip kokio roplio arba vėžlio kiautas. Keletą tų paveikslų dar turiu. Ten daug jaunystės prie galadusio ir karo atgarsiai. Tačiau tam, kad suprastum, kaip sunkiai ieškojau savo kelio, nors kaip tu suprasi, jeigu aš pats kasdien painiojuosi savo mintyse. Turėčiau papasakoti vos ne visą savo gyvenimą, o esu labai senas žmogus. Tačiau atmintis mano gera. Regis kažkas, gal mano nematomas dvynys, sėdė apžergęs smegenis ir kasdien nuo jų kruopščiai nuvalo visas apnašas. Aš kiekvieną rytą braukiu šepečiu, per retėjančius plaukus, o jis tais pačiais judesiais, per mano atmintį, kartais taip spusteli savo šukomis, kad net smilkiniai braška. O tu, naivuolė, man siūlai tabletę nuo galvos skausmų.
prisiminimai užklupdavo kaip netikėtas šviesos ruožas, prasiskverbęs į dirbtuvę pro lapkričio dangumi užtrauktus langus. Imk ir tapyk, kol jis slys drobės paviršiumi. Pasakojimas visada trūkčiojantis, su daugybė išsišakojimų, bet jį turbūt reikėtų pradėti šitaip. Ja więcej chyba czytać nie będę, teraz po polsku. W Warszawie urodzony, w Warszawie szkoły pokończył, a na większości obrazów czysty żywioł natury. Ogień, woda, zmagania nieba z ziemią. Chcesz wiedzieć skąd? O to samo mnie pytali bodajże w 56, gdy jeszcze jako student pierwszy raz wziąłem udział w wystawie młodych. Zdążyłem już wtedy zobaczyć Paryż, nałapać nowinek, zorientować się, czym żyje zachodnia sztuka. Co prawda nie na długo, ale zaraziłem się europejską odmianą amerykańskiego action painting i zapalczywie ją propagowałem. Istotą action painting jest nie sam obraz, tylko nakładanie farby, a raczej wyciskanie jej bezpośrednio z tubki czy chlustanie nią na płótno. Proces twórczy jako wartość sama w sobie, manifestacja istnienia. Używałem kawałków spróchniałego drewna, szmat, starych worków i wszystko pokrywałem lakierem. Płótno stawało się chropowate jak skóra jakiegoś gada czy skorupa żółwia. Kilka tych obrazów mam do tej pory. Dużo tam doświadczeń z młodości nad Gaładusią, echa wojny. Jednak żebyś zrozumiała, z jakim trudem szukałem własnej drogi, chociaż jak niby miałabyś zrozumieć, skoro sam się plączę we własnych myślach, musiałbym ci opowiedzieć prawie całe swoje życie, a strasznie już jestem stary. Ale pamięć mam dobrą. Widać ktoś, może mój niewidzialny bliźniak, siedzi tu okrakiem na mózgownicy i codziennie skrupulatnie ją odkurza. Ja co rano przeciągam szczotką po żydniejących włosach, a on tym samym ruchem przeczesuje moją pamięć. Czasem tak mnie przyciśnie tym swoim zgrzebłem, że aż skronie trzeszczą. A ty, naiwna dzieweczko, podsuwasz mi tabletkę od bólu głowy. Wspomnienia pojawiały się jak niespodziewany promień światła, który przedarł się do wnętrza pracowni przez zaciągnięte listopadowym niebem okna. Szybko chwytaj pędzel i maluj, gdy będzie się prześlizgiwał po płótnie. Opowieść zawsze była rwana, z licznymi rozgałęzieniami, ale chyba trzeba by ją zacząć tak. Od kiedy pamięta, w kieszeni zawsze masz kicownik, w garści jakiś ołówek czy kredkę, a w pokoju więcej pojemniczków z farbami niż ołowianych żołnierzyków. Umorusany młody artysta. Czas zwykle spędza samotnie, przesiadując w ciszy przy zrobionych specjalnie dla niego niskich sztalugach. Jednak doskonale słyszy, o czym się mówi dookoła, a rozmowy w domu nigdy nie milkną, zwłaszcza gdy rodzice wracają z wojaży. Po salonie kręcą się wtedy najdziwniejsze postacie, migają kolorowe kapelusiki, garnitury, fraki, cylindry i laseczki. Dopiero kiedy będzie starszy, dowie się, że to byli znani pisarze, sławne aktorki, malarze, śpiewacy operowi. Na przykład pyzata Hanka, jak ją w myślach nazywał, to słynna Hanka Ordonówna, żona Michała Tyszkiewicza, a ten bardzo elegancki pan to aktor Eugeniusz Bodo. Czasem wpadali tu politycy ze swoimi damami. Zdaje się, była u nich nawet jedna z najbardziej stylowych kobiet tamtych czasów, pani Jadwiga Beck, żona ministra spraw zagranicznych. Malca goście rodziców interesowali jednak nie ze względu na tytuły czy profesje. Fascynowała go ich odmienność. Twarz jednego przypominała mu wiszącą w piwnicy ich domu głowę dzika. Drugi poruszał się jak gołąb czy jak kaczki w łazienkach. Ta pani to z kolei papuga z wysokim czubem, wygiętym nosem i podbródek jej się tak śmiesznie rusza, gdy niskim głosem zaczyna nucić jakąś piosenkę. A panna L w czarnej obcisłej sukni to prawdziwa pantera. Obserwował, fantazjował i rysował wyfrakowane i wykorunkowane ptaki i zwierzęta pośród wytwornych secesyjnych mebli. Wiedział, że tych prac lepiej nie pokazywać gościom. Rodzice też ich nie pochwalali. Jedynie babcia Melania, jego zaufany współspiskowiec, czasem kiwała spiczastym podbródkiem. No i kogo dzisiaj narysowałeś? Jaki gest podpatrzyłeś? I szli razem do jej pokoju. Wiktor rozkładał rysunki na łóżku, a babcia śmiała się do łez. Wypisz, wymaluj przepiórka. Trzeba jej było jeszcze nakrapianą suknię dorysować. A ten łoś tutaj
O, wszyscy święci, po samej posturze można poznać, że to pan L. Czyż nie tak? Tak, babciu, tak. A tego poznajesz? Wiktor podskakiwał i piszczał z radości, a babcia powtarzała. Nic poń ciebie, straszny nic poń. Urodzony karykaturzysta. Tak uchwycić podobieństwo. Oj, masz dar Boży, dziecko, oj, masz. Byleś go tylko nie zmarnował. Po tej próbce twojej powieści, choć cisną się mi do głowy kolejne pytania, właśnie nawet związane z tym fragmentem, ale chciałabym teraz przejść do rozmowy z tłumaczką powieści i zapytać, jak ci się pracowało jako kontynuatorce Agnieszki Rembiałkowskiej, tłumaczce pierwszej części. Wspaniale przetłumaczonej. Agnieszka podeszła do tłumaczenia Maranty bardzo twórczo, tworząc jej specyficzny język, formując jej styl i tak naprawdę weszłaś już na teren trochę zorganizowany, opracowany przez poprzednią tłumaczkę. To też nie jest częsty przypadek, że za kilka książek w tym samym cyklu biorą się różni tłumacze. Wiem, że byłaś redaktorką pierwszego tomu. Jak pracowało ci się przy tym drugim tomie? Jak wyglądała wasza współpraca z Agnieszką nad powieścią? Tak, ja wiem, że to jest decyzja, która wielu osobom się wyda taka no, raczej ryzykowna i być może była ryzykowna, czytelnicy ocenią. Powód, dla którego zamieniłyśmy się rolami, był natury praktycznej. Maestro jest drugą częścią dylogii, natomiast trzeba przyznać i trzeba to powtórzyć, że to nie jest taka typowa dylogia, bo maestra można też czytać osobno, to znaczy on jako samodzielnie też tworzy osobną opowieść. Oczywiście te osoby, które czytały Marantę, mają tutaj jakby dużo szerszy kontekst, dużo lepiej się będą orientować w przedstawionych tam wątkach, natomiast i bez znajomości Maranty można spokojnie czytać maestra i to jest pełnowartościowa książka. Uznałyśmy, że jednak dla osób, które będą chciały czytać Marantę i Maestra jako dylogię, dobrze jest, żeby ta przerwa pomiędzy obydwoma częściami nie była tak duża. Agnieszka z kolei była dosyć zajęta i nie mogła szybko zająć się tłumaczeniem Maestra. No i zaproponowano, mówi, no chyba, że ty to zrobisz. Więc ja powiedziałam, owszem, pod warunkiem, że ty to zredagujesz. Bo wcześniej robiłyśmy to odwrotnie. Muszę tutaj też wyznać, że my w specyficzny dosyć sposób pracujemy z Agnieszką, bo redaktor też ma dosyć duży wkład w tekst. To znaczy obie miałyśmy wpływ na ostateczną wersję tekstu, aczkolwiek oczywiście w nierównej formie. No i też nakład pracy jest zdecydowanie inny. Więc uznałyśmy, że skoro Agnieszka będzie mogła zredagować maestra, no to ja go przetłumaczę. Powiem szczerze, że nie zdecydowałabym się chyba na tłumaczenie Maranty, dlatego że rzeczywiście praca, którą musiała tam wykonać Agnieszka, jeśli chodzi o stylizację fragmentów gwarowych, myślę, że by mnie przerosła. I Agnieszka jest językoznawczynią, ona bardzo się solidnie przygotowała do tłumaczenia tych fragmentów gwarowych, opracowała specjalny system. To, co mnie tutaj pozostało, to postarać się ten system zaadaptować do dużo mniej licznych fragmentów gwarowych, które są tutaj. Tutaj jest raptem jeden bohater, który mówi gwarą, w Marancie te dialogi wypowiadane przez bohaterów gwarą są dużo rozleglejsze i większa liczba bohaterów się posługuje gwarą, więc ponieważ miałam Agnieszkę jako taką ostateczną weryfikatorkę tego, czy mnie się udało skopiować ten styl, więc czułam się w miarę spokojnie. Poza tym rzeczywiście zmienia się trochę perspektywa w obu tych powieściach. Tutaj w Maestrze, jak sama nazwa wskazuje, Maranta jest opowieścią kobiet, tak? Trzech wyrazistych osobowości, trzech kobiet reprezentujących trzy różne pokolenia. Maestro się tam pojawia, natomiast jako postać drugoplanowa. To jest opowieść Maestra, więc mamy tutaj jego perspektywę, więc ta narracja też przebiega trochę inaczej. Więc wydaje mi się uzasadniona też... Nie przeszkadzała, mam wrażenie, zmiana narratora, że nie działało to na niekorzyść
tej opowieści. Po prostu troszeczkę zmieniła się intonacja. I tak jak mówię, no bez pomocy Agnieszki rzeczywiście byłoby tutaj trudno, więc oczywiście serdeczne podziękowania dla Agnieszki i pozdrowienia tam do Budapesztu. Bardzo żałujemy, że nie mogła z nami dzisiaj być. I teraz właśnie ciekawe, jeśli Biruty napisze kolejną książkę z uniwersum Maranty, to jak my się podzielimy? Jest jeszcze Lucja Matusiak, nasza przyjaciółka, która wykonuje korektę, bo jest tak, że my we trzy jesteśmy się w stanie obrotowo wymieniać tymi funkcjami, więc może też poprosimy Lucję, żeby... Też bałtystka. Tak, też absolwentka warszawskiej bałtystyki, więc może Lucja przetłumaczy kolejną część, a my się jakoś z Agnieszką podzielimy redakcją i korektą. Także rzeczywiście sporo dyskutowałyśmy na temat ostatecznych rozwiązań, zarówno przy Marancie, jak i przy Maestrze. I mam nadzieję, że czytelnicy nie będą czuli jakiegoś, nie wiem, jakichś dysonansów, nie będą słyszeli, że nie będą mieli wrażenia, że to są zupełnie dwa różne światy. Myślę, że nie będą mieli takiego wrażenia, natomiast to jest niesamowite i też wspaniałe, kiedy bierze się do ręki te dwie książki i porównuje wasz styl, to widać, że każda z was wypracowała styl swoisty, oryginalny, niepowtarzalny. Każda z was jest po prostu inną tłumaczką, każda z was jest świetna, ale na co innego stawia w swoim tłumaczeniu. I rzeczywiście są takie elementy, które stwarzają wrażenie ciągłości, ale ten wyrazisty styl każdej z was też jest bardzo widoczny. Myślę, że państwo też to zauważą. Sama jako tłumaczka wiem, że pojawienie się książki na rynku, zwłaszcza jakiejś książki z obrębu tak zwanych małych literatur, czyli tak jak właśnie w przypadku Litwy, nie zawsze jest poprzedzone propozycją wydawnictwa. Czasami to tłumacz jako ambasador literatury danego kraju dobija się do wydawnictw i usiłuje właśnie wypromować coś, co tłumaczy do szuflady. Chciałabym zapytać, czym ty się kierujesz w swoich innych wyborach translatorskich. Wiem, że tutaj propozycja ta pojawiła się w sposób naturalny, ale kiedy wybierasz książki do tłumaczenia, czy kierujesz się własnym gustem, czy raczej tym, na co sobie w danym momencie możesz pozwolić, jeśli chodzi o czas. Masz na koncie mnóstwo publikacji naukowych, publicystycznych. Wiem też, że na tę literaturę piękną nie zostaje ci tak dużo czasu. Jakie są twoje priorytety, jeśli chodzi o wybór dzieł tłumaczonych? Tutaj bardzo przepraszam, ale moja odpowiedź będzie bardzo nieciekawa i bardzo taka przyziemna, ponieważ ja głównie z tego powodu, o którym powiedziała Paulina, że jednak jestem dosyć zajęta nie tylko zajęciami na uniwersytecie, ale też administrowaniem Biruta. Biruta sama się tym zajmuje, więc wie, ile to pochłania czasu. Więc ja powiem szczerze, częściej tłumaczę rzeczy, które do mnie przychodzą. Jeśli uznam, że mnie się podobają, to je tłumaczę, jeśli mam czas. Sama mam listę kilku książek, które chciałabym przetłumaczyć w wolnym czasie, którego na razie mi brakuje. I tutaj tylko nie wiem, czy nie przeskoczę do kolejnej kwestii, o której miałyśmy porozmawiać, do tłumaczenia poezji. Nie wiem, czy teraz o tym mówić, czy później, bo chciałam tutaj wyznać państwu, co może nie zabrzmi dobrze w okolicznościach, w jakich się spotykamy, czyli przy okazji sejmiku tłumaczeniowego, podczas którego omawiamy głównie poezję, że ja nie czuję się tłumaczką poezji. Rzeczywiście zdecydowanie lepiej się czuję w tłumaczeniu prozy i jeśli chodzi o moje umiejętności tłumaczenia poezji, nie ufam sobie. To znaczy myślę, że wystarczająco dobrze rozumiem. W kwestiach takich interpretacyjnych na ogół nie mam zbyt wielu wątpliwości, natomiast nie sądzę, że nie mam na tyle takiego warsztatu poetyckiego, żebym mogła w odpowiedni sposób oddać to, co usłyszałam w tym wierszu. Więc najczęściej, jeśli się podejmuje tłumaczenia poezji, to przeważnie w takich warunkach warsztatowych, jak właśnie teraz przy okazji sejmiku, kiedy mogę liczyć na pomoc osób, które są w tym lepsze ode mnie. I wtedy rzeczywiście podejmuję się tłumaczenia poezji, próbuję tłumaczyć poezję, natomiast głównie wszelkie moje jakby zainteresowania translatorskie krążą wokół prozy współczesnej, natomiast jest jeszcze kilka takich książek z litewskiej klasyki, na przykład Riešutų duona Sauliusa Šaltenisa, którą bardzo bym chciała
przetłumaczyć i mam nadzieję, że w końcu kiedyś mi się uda. Być może nawet wydawnictwo pogranicze będzie zainteresowane wydaniem tej wspaniałej, uważam, litewskiej książki, która sądzę, że też polskim czytelnikom by się spodobała. Faktycznie pojawiło się to zagadnienie, o którym wspominałyśmy, że być może może zostać poruszone w trakcie dyskusji właśnie poezja czy proza, co bardziej wolisz, ale skoro odpowiedź już wybrzmiała, to poproszę cię, żebyś wybrała z książki taki fragment, który ty chciałabyś pokazać podczas dzisiejszego wieczoru i przeczytać. Ja tymczasem odbiję piłeczkę i to samo pytanie zadam Birutę, która również jest poetką, pisze nie tylko prozę, ale też tłumaczy i poezję, i prozę. Jak ty odnosisz się do tego zagadnienia? Często na przykład mówi się, że tłumacz poezji sam musi być poetą. Czy zgadzasz się z tym? Czy sama wolisz pisać prozę czy poezję? Czy to są tak różne stany tworzenia, że nie da się tego porównać? Jak ty to widzisz? No chyba powiem podobnie jak Joasia, że lepiej się czuję tłumacząc jednak prozę, a nie poezję. No bo i wiersze rzadko piszę. Mhm. Wiersze piszę tylko jakby na marginesie, czasami nigdy nie jestem pewna, czy to jest naprawdę wiersz, czy jeszcze nie. I tutaj moi koledzy chyba potwierdzą, że często się zwracam do nich z zapytaniem, kiedy mam wątpliwości tłumacząc poezję i jestem pani bardzo wdzięczna i dla Panasa, i dla Władasa, i innych, bo no, tak jak ja się powiedziała, że tej pewności do końca nie mam, niestety, no bo mam jakieś takie pewnie no, prozaiczne myślenie, a jednak nie poetyckie, chociaż zawsze jestem obwiniana w pewne, no, w cudzysłowiu, za prozę poetycką. To jest dziwne, prawda? Piszę często prozę poetycką, ale z tą poezją no, jednak trochę jest inaczej. I jeszcze wracając do tego, bym chciała dodać, coście mówiły o tych różnych stylach Maranty i Maestro. I tak sobie siedzę i myślę sobie, no jeśli ująć w kilku słowach, no więc w Marancie na pewno jest dusza żeńska, w Maestrze dusza męska. Jeśli tam się płynie jak przez mgłę jakąś taką łódeczką i bywa jakieś tam prześwity słońca, no te wspomnienia takie jakby rzeką i te małe rzeczki jeszcze, inne wątki dopływają, to jednak Maestro to już jest, ja prawdę mówiąc to taki się starałam, żeby stylistyka pisania byłaby całkiem inna. Tutaj nie znajdziecie takich zdań jak w Marancie, które zajmują jedno zdanie całą stronę na przykład. To są zdania krótkie, konkretne. No, tak mnie się wydawało, że i to myślenie męskie jest trochę inne, konkretniejsze, zwięźlejsze, może trafniejsze, może mniej tych koronek dokoła. Więc ja się nie dziwię, że i po polsku to jest no, całkiem inny styl jednej i drugiej książki. I bardzo jestem wdzięczna, że moje panie tłumaczki tak dokładnie i tak fajnie, tak pięknie to przekazały. Jako wnikliwa i taka no, świeża czytelniczka tej powieści, bo czytałam ją kilka dni temu, muszę powiedzieć taki, że te style tłumaczek też bardzo dobrze zostały dopasowane do tych cech, o których mówisz. Twórczość translatorską Asi w próbkach postrzegam jako taką bardziej logiczną, stabilizowaną. Agnieszka może jest trochę bardziej Słychać. Rozpoetyzowana, kiedy nawet tłumaczy prozę, więc myślę, że to rzeczywiście fajnie się ze sobą skomponowało. Ja przyznam rzeczywiście, że to też podczas naszych rozmów ten argument też padał, że po prostu te narracje są bliższe, jeśli chodzi o konstrukt osobowości Maranty, Agnieszce, mnie, Maestro. Mhm. Chociaż przyznam szczerze, że po przeczytaniu Maestra, zresztą Birutę o tym wie, byłam strasznie zdegustowana w ogóle postacią Maestra. To był dla mnie taki wstrętny typ, że ja w ogóle wiem, jak można napisać jeszcze książkę całą o takim po prostu w mizoginie, po prostu w obrzydliwym. Przecież on by miał teraz masę procesów sądowych. I powiem szczerze, że byłam bardzo, bardzo źle nastawiona do tego bohatera.
No i jak się okazało, mój konstrukt osobowościowy, który się przekłada na mój styl, jakoś się bardziej wpasował w opowieść maestra niż w Marantę. Czyli jak widać, nie tylko czytelnicy, ale też same tłumaczki miały emocjonalne podejście do bohaterów powieści. Tak. To, o czym powiedziałaś, Birutę, że nie da się zamknąć ani jednej, ani drugiej książki w jakimś jednym stylu, to też jest oczywiście prawda. Często się mówi, że Maranta zwłaszcza nosi takie, chociaż Maestro też, cechy Bilnuk Roman. Ja tutaj widzę może jakiś taki trochę paradygmat Joyce'owski, szczególnie myślę o portrecie artystów z czasów młodości, kiedy, no właśnie, tak jak w przypadku głównego bohatera, jest takie zderzenie tej niewinnej, młodzieńczej jego rzeczywistości, takiej Arkadii w przypadku maestra czasów przedwojennych, zderzenia z wielkomiejską rzeczywistością i też z brutalnością historii. To wybrzmiewa i w Marancie, i Maestrze. Mam nadzieję, że pociągniemy jeszcze ten wątek albo zawiniemy do niego, a tymczasem może zróbmy też troszkę taki oddech właśnie na poczytanie. Tak, wybrany przez ciebie fragment, Joasiu. Ja wybrałam fragment, od razu powiem, tak jak w filmach pojawiają się ostrzeżenia, że fragment akurat to jest dosyć dramatyczny fragment tej opowieści, ale właśnie też myślę, że ilustruje to, bo dla mnie on jest bardzo przejmujący, mam nadzieję, dla czytelników. Był dla mnie przejmujący, jak tłumaczyłam ten fragment i myślę, że właśnie jego siła polega na tym, że ta narracja jest taka wychłodzona, że to jest takie właśnie spojrzenie maestra jeszcze wtedy jako młodego chłopaka, który już się stara od tego świata jakoś odgraniczyć i siła wyrazu tego, że ten przekaz jest tak mocny, właśnie polega na tym, że on jest w takiej minimalistycznej formie przedstawiony, a dotyczy bardzo dramatycznych sytuacji. Więc tak brzmi ten fragment. Bóg mnie wysłuchał. Oto telegram. Serdeczne pozdrowienia. Właściwie skąd? Z nieba? Stefan obraca w rękach łuskę pocisku przeciwlotniczego. Kołysze się w przód i w tył, powtarzając w kółko te same słowa. Wiktor będzie słyszał to zdanie przez cały ten czas, jaki Stefanowi pozostał na ziemi. Nawet kiedy wiele lat później, po powrocie z Paryża, przyjedzie odwiedzić Valkyunasów, Stefan będzie siedział na ławce przed domem skurczony, zwinięty w literę C. Ledwie się przywita, chociaż nie wiadomo, czy rozpoznał dawno niewidzianego gościa, i od razu swoje. Bóg mnie wysłuchał, oto telegram. Serdeczne pozdrowienia z. Może ty wiesz skąd? Tamtego pamiętnego dnia Wiktora od samego rana przepełniał dziwny niepokój. Znowu się w nim obudził bliźniak. Front się zbliżał, od strony Litwy dobiegało straszliwe dudnienie, żołnierze uwijali się jak w ukropie, zwijali obóz. Przez wieś pędziły ciężarówki, wzbijając tumany kurzu. W powietrzu wisiały niewidzialne nitki napięcia. Trafisz na taką, a przetnie ci gardło. Wiktor też rwał się do czynu. Może wejdzie na dach i jako pierwszy zobaczy ten front, a może poprosi Friedricha, żeby go ze sobą zabrał. Friedrich zanosił do przyczepki motocykla pudła z papierami, rulony map, w pośpiechu pakował walizkę. Wiktor wodził za nim wzrokiem, nie tracił nadziei, że zaproszenie do Berlina jest aktualne. Przecież Berlin to wielkie miasto, chyba nawet większe niż Warszawa. Friedrich pewnie zostawi swój adres. Jak inaczej Wiktor znajdzie jego dom? Sam jednak nie śmiał spytać. Kiedy Friedrich zaciska szczęki tak mocno, że aż mu kości trzeszczą, lepiej się do niego nie zbliżać. Z takim samym przejęciem kroki Friedricha śledziła Łucja. Rodzice zerkali to na jedno, to na drugie. Nie mogli zdecydować, czy to dobrze, czy źle, że front się zbliża. Czy Friedrich wyjedzie i wreszcie będzie spokój, czy, nie daj Boże, zabierze Lusię ze sobą. I co wtedy? Obóz nad jeziorem opustoszał, ciężarówki pełne żołnierzy też już odjechały. Było jasne, że nie zamierzają wracać. Friedrich wciąż zwlekał, a dudnienie ze wschodu wzmagało się z dnia na dzień. Kto miał piwnicę albo kopce na ziemniaki, z dala od domu, ten gromadził zapasy. Diabli wiedzą, jak długo trzeba będzie się ukrywać. Uciekać daleko od dusznicy nikt nie planował. Niektórzy postanowili schować się w lasach, inni wykopali sobie kryjówki w skarpach nad jeziorem albo na pustych polach wokół dworu w Krasnogródzie. Wszyscy mieli nadzieję, że front ominie tereny wokół jezior, niby jak miałyby tu wyglądać walki. Ale wróg zawsze celuje w budynki, więc lepiej w nich nie zostawać. Róża znosiła do piwnicy wszystko, co się dało. Kazała Wiktorowi taszczyć na dół skrzynki z solą, słoniną, konfiturami, łyżkami i miskami. Stefan znalazł kilka desek, ułożył je na cegłach nad wilgotną piwniczną podłogą, żeby można było przysiąść czy wyciągnąć się na tych prowizorycznych pryczach. Przecież ziemniaków coraz mniej, za to miejsca coraz więcej. Czemu by nie zadbać o jakie takie wygody?
Przymocował też drewnianą poręcz, żeby dziadulek miał się czego przytrzymać przy schodzeniu. A dziadulek nic, tylko gderał. Czy on jaki kret, żeby miał pod ziemią siedzieć? Jeśli pisane mu przeżyć front, to przeżyje i na górze. Tamtego dnia samoloty warczały coraz głośniej. Nad linią frontu coraz częściej rozlegały się huki i strzały. Coraz bliżej słychać było działa, psy we wsi szczekały i wyły jak opętane. Ludzie zaczęli przenosić się do kryjówek, do lasu, do kopców. Friedrich nie mógł już dłużej czekać, musiał ruszać. Czy ruszy w stronę frontu, czy na zachód, o tym wiedziała tylko Łucja. Major zaczął się pospiesznie żegnać. Róży podziękował za smaczne posiłki. Stefana poprosił, żeby dbał o rodzinę, zwłaszcza o Lusię, którą on, Friedrich, po wojnie na pewno odwiedzi. Barbarze życzył powodzenia na gospodarce. Julkowi mocno uścisnął dłoń i dał mu swoją manierkę na pamiątkę. Wiktorowi wręczą wieczne pióro. Może mi czasem napiszesz, jak ci idzie malowanie, Maler. Tutaj masz adres. Zapisał kilka słów na wyrwanej z notesu karteczce. A jak dorośniesz, będę na ciebie czekał w Berlinie. Nie zapomniał, jednak nie zapomniał. Wiktor miał ochotę skakać z radości, ale wszyscy stali jak sparaliżowani. Łucja zagryzała usta do krwi, tylko się kołysała w przód i w tył, w przód i w tył. Friedrich objął ją mocno, przez dłuższą chwilę trzymał w ramionach, szepnął coś do ucha, po czym wsiadł na motocykl i ruszył. Za bramą skręcił jednak nie na wschód, w kierunku dudniącego frontu, tylko ścieżką w dół, w stronę Sein. Motocykl, podskakując, wjechał na wzniesienie i zniknął im z oczu. Przez chwilę wszyscy stali bez ruchu i bez słowa. Kiedy rozległ się warkot nadlatującego samolotu, pierwszy opamiętał się Stefan. Do piwnicy, biegiem, wszyscy do piwnicy! Gdy już się tam wszyscy wgramolili, zatrzasnęli ze sobą ciężkie drzwi, usiedli na zmontowanych przez Stefana ławkach. Róża wyciągnęła z kieszeni świeczkę i zapałki. Blady płomyk oświetlił twarze wszystkich oprócz Łucji. Łucja, gdzie jesteś? Chodź tu bliżej do nas. Róża wstała i zaczęła wodzić świecą to w prawo, to w lewo. Oczy wszystkich podążały za światłem. Łucji w piwnicy nie było. Stefan popędził na górę, otworzył drzwi jednym mocnym szarpnięciem. Róża ruszyła za nim. Wiktor zderzył się w wąskim przejściu z Julkiem, który odepchnął go ze złością w mrok, a sam pobiegł za matką. Dobrze, że z tyłu szła Barbara. Wiktor runął jak długi prosto w jej objęcia. Szaleńcy, karki sobie poskręcacie, bomby nie będą potrzebne, krzyknęła. Po wyjściu na zewnątrz Wiktor najpierw poczuł spaleniznę. Nad domem mieszkającego trochę dalej sąsiada Kuleszusa unosiły się kłęby dymu. Przy stajni skomlał tuzik. Od krasnogródzkiego dworu dobiegały krzyki kobiet, rżenie koni, serie strzałów. Potem znów wybuchy. Dopiero po kilku chwilach Wiktor dostrzegł Stefana, który klęczał w bramie tam, gdzie niedawno zniknął motocykl Friedricha. Przez podwórze biegli Róża, Julek i Barbara. Wiktor też zaczął biec. Bardzo mocny fragment, który też pokazuje i okrucieństwo wojny, bezsensowność wojny właśnie na przykładzie tej bezsensownej śmierci młodej dziewczyny, ukochanej córki Walkiunasów. Nie słychać? która no właściwie nie powinna ginąć, tak? Bo to już była, bo to już był koniec wojny. To też pokazuje mocną stronę twórczości Birutę. To, że ona na podstawie losów pojedynczych potrafi pokazać prawdy uniwersalne. To jest właśnie jedna z nich. Przewijał się tutaj temat narracji kobiecej. On rzeczywiście bardziej wybrzmiewa w Marancie i pojawiał się też w recenzjach książki. Agnieszka Rębiałkowska, tłumacząc i komentując też Marantę, porównała powieść do Kobierca. Myślę, że maestro też jest swoistą tkaniną. Ty sama, Birutę, mówisz, że wybierasz lewą jego stronę, tak żeby widać było wszystkie te guzełki, supełki, powiedzmy tę brzydką stronę. To bardzo piękne rzeczywiście porównanie powieści do tkaniny, bo też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o opowiadanie historii, też takich naszych rodzinnych, codziennych, to na ogół nośnikami tych historii są właśnie kobiety. Myślę, że większość z nas potwierdzi to, że te najpiękniejsze, ale też najbardziej dramatyczne historie własnej rodziny znają właśnie z opowieści swoich babć, prababć. Nie kończę tego wątku pytaniem, zostawiam wam to do skomentowania. W mojej sytuacji akurat nie, bo nie znam i nie znałam żadnej swojej
no, dwóch babci powinna bym znać. Ja się urodziłam, obie już były u Pana Boga dawno. Dziadkowie też niestety, bo jestem trzecią córką, najmłodszą. I opowiadanie, jakie tylko słyszałam, to były opowiadania moje. Więc ja akurat, jeśli cokolwiek czerpałam z tych opowieści, to z opowiadań swojego ojca, bo kiedyś już tutaj się przyznałam, siedząc w tym miejscu, że mój... No nic nie robię. Że mój ojciec był krawcem i szyjąc cały czas albo coś opowiadał, albo śpiewał. I mama nawet się złościła, że no, w jej pojęciu wygadywał bzdury. Dla nas to, przynajmniej dla mnie, prawdę mówiąc, nie wiem jak to odbierały moje siostry starsze, ale dla mnie to było nawet takie fajne, zabawne, ciekawe, bo chyba tak bywa zawsze z rodzicami, z dziećmi, że ojciec jednego wieczoru opowiadał tą historię na przykład dotyczącą jego tam dziadka, czy tam nie wiem kogoś, czy wujka, co tam się wydarzyło. Zawsze w jego opowiadaniach były jakieś tam, nie wiem, upiory, ktoś tam, duchy jakieś tam goniły kogoś i tak dalej. Ja wiem, że siedząc zawsze tam gdzieś nogi pod sobą wciskałam, bo mnie się wydawało, że ktoś tam może mnie chwycić za tą nogą w ciemnościach, no bo oczywiście jeszcze elektryczności nie było w tych czasach moich lat dziecięcych, więc następnego dnia ta sama historia opowiadana przez ojca, ale już była o kimś innym. Ja oczywiście pamiętałam, że wczoraj to dotyczyło dziadka, a już na drugi dzień to wszystko już trochę inaczej, ta sama historia już o moim wujku, czy tam nie wiem, o kuzynie i tak dalej. No to mama mówiła, no ojciec, ile ty możesz kłamać, ile tych bzdur możesz opowiadać tym dzieciom. A mnie to bawiło i to było fajne. I ja sobie wyobrażałam, no, gdzie tam te duchy, za kim tam chodzą nocą, kiedy tam jakieś tam, nie wiem, soby, tylko co robią soby? Połkują, czy coś tam takiego. No, sceneria zawsze jakieś takie, że jakiś tam Gerlach wiem, gdzieś tam mieszkał, no, dworzanin, czy tam wielki pan, który był bardzo, bardzo niesprawiedliwy dla swoich poddanych, no i jakoś tam później, nie wiem, czy pochłonęła go ziemia, czy coś takiego, jak wstawał w nocy i przewidywał, tak? Pokazywał się jako duch i tak dalej. Tak, no więc te historie ja czerpałam i nawet niektóre rzeczy mam zapisane. Ja je bardzo żałuję, że ja nie zapisałam tego wszystkiego, bo to folklor był wspaniały, ale kiedy już doszłam na tyle, byłam świadoma, że to trzeba zapisywać, no niestety już i tych opowiadań było mniej i mniej. Także... Ja bym nie potwierdziła, że tylko ta linia kobieca, która opowiada, bo i wujek Piotr, i inni wujkowie, no ja raczej słyszałam więcej od mężczyzn, a nie od kobiet tych opowiadań. Natomiast jeśli chodzi o Marantę konkretnie, oczywiście niektóre opowiadania już ja celowo zebrałam od tych, którzy jeszcze żyli i tak samo od mojej stryjenki, trochę to jest prototyp Dominiki. Pytałam się konkretnie tyle, co ona pamiętała mi opowiedziała o swojej młodości, o właśnie tego, o tym przemycie samogonu z Litwy, o stosunkach w czasie wojny z Niemcami, z Rosjanami, te różne takie okropne historie, które się wydarzyły i na tych terenach. To już czerpałam celowo, po prostu się pytałam.
Tak, słychać? Tak. Wcześniej mówiłaś, że pisanie było dla ciebie czymś w rodzaju takiej trochę ucieczki w inny świat, a teraz wybrzmiał chyba jeszcze jeden powód twojego pisania, czyli właśnie ocalanie pamięci, uchwytywanie tej pamięci, no bo część tych historii, które zawarłaś w Marancie, odeszła wraz z osobami, które ci to przekazały, które usłyszałaś. Czy tak też postrzegasz swoje pisarstwo jako... nie słychać. Tak. Tak, zapytałam Birutę o kolejny, tak sądzę, powód tego, że zajmuje się pisaniem, czyli właśnie o uchwytywanie pamięci. Czy tak jest rzeczywiście? Czy to jest jeden z ważniejszych dla ciebie motywów? Czy to po prostu wydarzyło się przypadkiem, że złapałaś się za te historie osób, które przekazywały ci swoje historie? Ja sądzę, że to się wszystko odbywa bardzo naturalnie. No, nie wiem, po prostu... ja zawsze mówię, że ja chodzę za bohaterami, że oni prowadzą, oni mi dyktują, co ja mam zapisać. Sprawa tylko, jak mam zapisać, ale jeśli później jednak włącza się jakaś logika pisania, to powiedzmy, no to jest, oczywiście pewnie każdy pisarz ma swój warsztat i na swój sposób to robi, ale ja daję całkowitą wolność bohaterom najpierw. To jest pierwszy taki proces i oni mnie prowadzą, oni się wylewają, oni te takie małe rzeczki, które później wpływają w tą wielką rzekę, w tą całą powieść. Natomiast kiedy ja mam cały ten materiał, tak, i powiedzmy wracam do niego tam no, po miesiącu, dwóch czy trzech, ja już raczej patrzę na to jako, może trochę jako redaktor, albo no... ze strony przez pewien dystans i w ten czas po prostu sama rozumiem, że no, są jakieś tam dziury, że tego powiązania w tym kobiercu czegoś brakuje. I ja zaczynam w ten czas szperać, czy powiedzmy w tym materiale, który tam dotyczy, czy tej miejscowości, czy tych wydarzeń, czy po prostu no, w tym, co zapisałam, co mi podyktowali moi bliscy, moja tam ciocia, czy stryjenka, czy ojciec i tak dalej, no są jakieś wspomnienia. I zapełniał, żeby byłby i ten, no to powiązanie, właśnie te supełki, żeby trzymało się to logiki, bo ja to wiem, o czym ja myślę, ale czytelnik też musi jakoś pojąć, o co tu chodzi, prawda? I w końcu, no jednak nie chcę odbiegać i od tych szczegółów, które czasami demaskują pisarza. No bo jeśli ja coś tam powiem, powiedzmy, że albo odwrotnie, jak anegdotę powiem, na przykład jak dziecko odbiera, wówczasne dziecko, jak odbiera powiedzmy na wycieczce życie ludzi, którzy mieszkali tam 100 lat temu w skansenie, tak? Jest wycieczka, małe dzieci biegają, no im opowiadają, o to tu tak i tak robili, to znaczy tak to mąkę tam, miel? Myli, tak? Tak, masło wyrabiali, tam tak inne rzeczy i tak dalej, to grabie, to, a dziecko na koniec się pyta, słuchajcie, a gdzie oni włączali komputer? Ja w ogóle nie rozumiem to, a gdzie jest gniazdko, gdzie oni włączali ten komputer? No, to jest odwrotna rzecz, to powiedzmy, jeśli ja zacznę gdzieś tam, no nie wiem, przed II wojną światową, czy pisać o włączaniu komputera, no nonsens będzie, prawda, jeśli pomieszam jakieś takie szczegóły, które nie odpowiadają, tak samo, że kiedy piszę o malarzu, no musiałam przeczytać Górę Książek,
Mam przyjaciół, malarzy, malarki, więc były konsultacje, nawet pokazywałam te teksty i mówię, no czy to się trzyma kupy, bo jeśli ja tam piszę o jakiejś tam terpentynie, gdzie się wkładają pędzle czy coś takiego, no to moja koleżanka malarka mówi, daj spokój, no kto tak robi, skąd ty to wyczytałaś? Nie, no przecież malarze tak nie robią i tak dalej. No to się sprawdza później ten materiał, to ten cały taki potok, powiedzmy, tego wszystkiego, co już bohaterowie ci zrobili ze mną, to później muszę to wszystko uporządkować, żeby to się trzymało kupy, że naprawdę w tym kobiercu było wszystko utkane, no, mniej czy więcej logicznie i bez jakichś tam takich uszczerbów, nitki, żeby nie wystawały jakieś tam niepotrzebne. Chciałam też dodać, że to, o czym powiedziała Birutia, czyli drążenie w źródłach, wyszukiwanie na etapie tłumaczenia oczywiście też się odbywa i my z Agnieszką i też z Lucją jako korektorką też miałyśmy kilka takich momentów podczas pracy nad maestrem, że musiałyśmy się nieźle nagimnastykować. Przede wszystkim nazwy toni rybackich jeziora Gaładuś. Próbowałyśmy dojść, czy one funkcjonują w języku polskim. Konsultowałyśmy to też z różnymi osobami. Nie wiem, czy to są państwo Macukonis. Jeśli ktoś ma z nimi kontakt, to bardzo serdecznie proszę ich pozdrowić, bo dzięki nim również też udało nam się pewne rzeczy wyjaśnić, podobnie jak dzięki pani Irenie Aleksie. I korzystałyśmy też z artykułu pana Dabkiewicza, który nam podesłała Agata Szkopińska, artykułu właśnie o toniach Gaładusi. Jest też taki artykuł Tamary Buch, już mający kilkanaście lat, więc to był taki moment, kiedy trzeba było się tam naprawdę, no bo tak mówimy, książka się ukaże tutaj, będą czytać to mieszkańcy okoliczni i zobaczą, że są jakieś kompletne nieścisłości czy nonsensy, więc to jest zawsze takie stresujące dosyć, tak, z odpowiedzialnością się dużą wiąże za tekst, ale też warszawiana na przykład. Rzeczywiście zdarzały się takie momenty, kiedy było przetłumaczone, wydawałoby się proste zdanie, że tam ktoś stał na szosie, to była Marszałkowska, czy tam na asfalcie. I potem korektorka to czyta i mówi tak, ale w tym roku Marszałkowska była brukowana, więc nie mógł stać na asfalcie czy betonie, więc jest dużo takich rzeczy, które rzeczywiście trzeba bardzo skrupulatnie sprawdzać i robi to i autor na poziomie pisania i potem to robi tłumacz na poziomie tłumaczenia i redaktor i korektor muszą te prace wykonać po raz kolejny, więc te kolejne warstwy tego kobierca się tam nakładają i miejmy nadzieję, że w ogólnym rozrachunku tych dziur między słupełkami jest jak najmniej. Wspomniałaś, Jasiu, o tych miejscach, które sprawiały wam trudność. Ja przyznam, że osobiście jako tłumaczka nie lubię odpowiadać na to pytanie, dlatego też nie zadawałam ci go, chociaż też wiem z naszych wcześniejszych rozmów, że niezbyt podchodziły ci te fragmenty, które były wypowiedziami maestra. Już teraz w rozmowie zdradziłaś, dlaczego po prostu niezbyt go ceniłaś, przynajmniej początkowo jako osobę, ale to chciałabym zadać wobec tego rewers tego pytania. Co było dla ciebie najłatwiejsze w tłumaczeniu, kiedy czułaś, że na przykład tekst płynie, tłumaczy ci się go świetnie i to są najlepsze fragmenty do pracy, jeśli możesz coś takiego oczywiście wymienić. Tak, powiem szczerze, że najswobodniej się czułam jako tłumaczka w tej całej środkowej części powieści, którą stanowią retrospekcje, ponieważ tamta narracja jest taką bardzo potoczystą opowieścią, która no po prostu mnie wciągnęła i ja to tak tłumaczyłam tak jakby na fali. Natomiast dosyć mocno musiałam się naginać przy tych wszystkich dialogach stanowiących takie wywody o sztuce, bo trudno jest napisać taki dialog i trudno jest go przetłumaczyć, żeby on nie brzmiał sztucznie, bo w takich normalnych rozmowach ludzie, dosyć rzadko takie dialogi podczas takich prywatnych rozmów odbywają. Tutaj była sytuacja bardzo specyficzna, bo mamy dwójkę artystów, którzy po prostu rozmawiają o sztuce, wymieniają się swoją profesjonalną wiedzą. Natomiast jak to zrobić, jak przekazać te dialogi, żeby one nie brzmiały w sposób jakiś taki totalnie wydumany. I rzeczywiście dosyć długo pracowałyśmy z Agnieszką nad tymi dialogami, żeby one mimo swojego takiego specjalistycznego charakteru brzmiały jak najbardziej naturalnie.
żeby czytelnicy się nie zaczepiali, jakby nie zatrzymywali się na każdym zdaniu, myśląc sobie, chyba nikt normalny by tak nie powiedział. No inna sprawa, że maestro jest dosyć specyficzną postacią i ma prawo mówić zupełnie inaczej niż większość ludzi, ale tak, przy tych fragmentach, które leksykalnie były prostsze, tak, one pozornie były prostsze, bardziej musiałam naginać swój język do tego, żeby te dialogi brzmiały moim zdaniem dobrze. Natomiast cała ta środkowa część powieści, no to po prostu było takim jedną wielką przyjemnością. No oprócz tych fragmentów, gdzie trzeba było sprawdzać daty, fakty, nazwy miejscowości i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jakby wliczone w koszta i obowiązki pracy tłumacza, także tak. No mnie się kwestia maestra czytało bardzo dobrze, jakby też od początku rozumiałam, że jest to postać taka pretensjonalna, narcystyczna i on musi mówić w taki sposób trochę wydumany, trochę sztuczny. No może właśnie dlatego mi się ciężko tłumaczyło, bo ja go nie lubiłam. Tak jak ciężko by mi się z nim rozmawiało, tak ciężko mi się z nim rozmawiało też na kartach tej książki. Może dlatego było mi trudniej. Pewnie pieką go teraz uszy, bo po raz kolejny go obgadujemy w negatywnym kontekście. No właśnie, maestro, artysta z wypujałym ego, który ma też swojego brata bliźniaka i w sensie dosłownym i metaforycznym sensie, czyli brata bliźniaka nieżyjącego, który, czy też takiego, który się nie urodził, może tak, i jednocześnie bliźniaka, który jak symbolizuje taki jego cień, ciemną stronę osobowości maestro. Mam wrażenie, że ty, Biruto, w przeciwieństwie do Asi, która maestra potępia w czambuł, jednak kierujesz się pewną wyrozumiałością dla tej postaci, też przedstawiając go w takim kontekście jego osobistej historii życiowej, jego traum osobistych, ale też umieszczasz go w takim maratonie traum pokoleniowych, no przenoszonych z pokolenia na pokolenie, bardzo też zazębiających się przez splątanie tych poszczególnych postaci. Poproszę cię o komentarz do tego, tym bardziej, że mamy jeszcze właśnie taki wybrany odpowiedni fragment, który te traumy maestra dosyć dobrze uzasadnia, czyli ten o jego matce, spotkaniu z Zynią, to za chwilę go przeczytamy i potem już oddam głos Państwu, jako że mamy dzisiaj dosyć licznie zgromadzoną publiczność. Spodziewam się, że Państwo też chcieliby zapytać o coś autorkę lub tłumaczkę, także już zapowiadam, żeby wymyślali sobie Państwo pytania. Czytamy najpierw, czy chcesz skomentować? Może czytajmy. To kawałeczek przeczytaj po litewsku, ja skończę. Takelis nodaržo vinguriavo tolyn, miško link, ir Viktoras pasidavė jo tyliam kvietimui. Turbūt pirmą kartą nuo karo pradžios jis vėl pajuto aną, vaikystėje jį taip maloniai gloščiusi švelnų žolynų bangavimą. Vėl išgirdo rugiuose klausytą Mocartą ir jam pasirodė, kad viskas buvo ne prieš keletą metų, o be galo seniai, tarsi kažkokiame kitame pasaulyje, į kurį jau niekados nebus lemta sugrįžti. Ar aš taip labai pasenau? Sustojo sutrikęs ir tu jau pat sau atsakė, juk dar net nespėjo užaugti. Slinko tolyn jau per mišką, pamiršęs, kur keliauja, ko iš viso atėjo, ko ieško, nes pašėlės ilgesys ruvo visų kūnų, keisdamas vieną po kito vaizdus. Erdvi svetainė, kėdės raitytomis kojomis, stalas tvirtai stovintis ant medinio liūto letenų, daug linksmai kvatojančių ponių, orus ponai, elegantiški jų rankų mostai, švyščioje balti rankogaliai, tarp jų visų smagiai sukiojasi senelė su plona cigarete rankoje, iš gramofono žiedo liejasi viena po kitos melodijos. O paskui visai šalia savo gėlėtą suknelę plevena jazminais kvepianti motina. Iš poskrybėlaitės plūsta jos purios garbanos, ateina pasitikti tėvas, apkabina ją, bučiuoja į skruostą, sako, jog ponia Rožė jau laukia su garuojančia vakarienė.
O kai visi prilinksmai kleginčio stalo sočiai pavalgo, vėjas plaiksto jų kambario geltono per keluko užuolaidas ir tylios laimės pritvinkęs vakaras, nusileidžiant visų ramiai besilsinčių. Viktoras brido nejausdamas, kaip ašaros ritasi per skruostus, kaip jis kūkčioja visų kūnų, visai nepaisydamas kažkur sielos užkaboriuose iš jo besišaipančio dvynio, neskaičiuodamas savo metų, kurie visada būna svarbus, kai nori paimti kurio nors kareivio ginklą į rankas, ar sužinoti, kaip užtaisomi pabūklai. Za ogródkiem ścieżka biegła dalej, w stronę lasu. Wiktor przyjął nieme zaproszenie. Chyba po raz pierwszy od początku wojny znów poczuł to delikatne falowanie zieleni, które tak go koiło w dzieciństwie. Znów usłyszał wygrywanego przez zboża Mozarta. Miał wrażenie, że całe wieki dzielą go od tego szczęśliwego świata, do którego nie dane mu będzie wrócić. Czy ja już tak się zestarzałem? Przecież jeszcze nawet nie zdążyłem urosnąć. Szedł dalej, teraz już lasem, nie pamiętając, dokąd idzie ani po co tu przyszedł, czego szuka. Szalona tęsknota zalewała mu całe ciało, powracały kolejne obrazy. Przestronna jadalnia, krzesła z rzeźbionymi nogami, stół pewnie stojący na drewnianych lwich łapach, mnóstwo śmiejących się radośnie pań, wytworni panowie, pełne elegancji, ruchy rąk, migające białe mankiety. Pomiędzy gośćmi kręci się uśmiechnięta babcia z cienką cygaretką w dłoni, z kwiatu gramofonu jedna po drugiej płyną melodie. Tuż obok, bliziutko, szeleści kwiecistą suknią, pachnąca jaśminem matka, kosmyki włosów wymykają się jej spod kapelusza, ojciec wychodzi jej naprzeciw, obejmuje ją, całuje w policzek, mówi, że pani Róża już czeka z kolacją. A kiedy już zgromadzeni wokół pobrzękującego wesoło stołu najedzą się dosyta, wiatr porywa do tańca żółte perkalowe zasłonki i wszystkich ogarnia cicha błogość wieczoru. Wiktor brnie dalej przez las, nie czuje, że po policzkach płyną mu łzy, że szlocha całym ciałem, nie bacząc na drwiącego gdzieś w ciemnych zakamarkach duszy bliźniaka ani na swój wiek. W tym wieku nie wypada już beczeć, może za to wziąć do rąk broń któregoś z żołnierzy, czy sprawdzić, jak się ładuje działo. Teraz Wiktor wcale nie chce być dorosły. Boże, bądź ze mną, a nie z Niemcami. Zwróć wszystko, co nam zabrali. Boże, zwróć mi dom, mój pokój i sztalugi. Zwróć matkę i ojca, i Jankę, i ogrodnika Piotra, i Jasia, i niech u Walkiunasów też wszystko będzie jak kiedyś, jak przed wojną. Tak idąc i rozpaczając prawie w głos, Wiktor wpada na Zynię. Czort wezmi, a ty tu skąd? Co się stało? Zynia chwyciła go za ramiona i mocno nim potrząsnęła. Była owinięta w prześcieradło, miała mokre włosy, kapała z nich woda. Pachniała jeziorem, kąpielami z dzieciństwa. Może Bóg go usłyszał, może wszystko wróci. Wiktor nie mógł wydusić słowa, tylko łkał i czekał na cud, że życie zacznie biec do tyłu jak taśma filmowa, rolka zaraz się przewinie i wszystko będzie jak dawniej. Zynia pocieszała go niezgrabnie, klepała po policzkach, potrząsała za ramiona, ale nic nie pomagało. Wtedy objęła go. Już dobrze, dziecko, już dobrze, później mi wszystko opowiesz. Głaskała go, uspokajała, a on wtulał się w nią jak w przewracane z powrotem kartki kalendarza, chłonąc dawno już zapomniany zapach matki i czuł się coraz bezpieczniejszy, coraz bardziej kochany. Oboje osunęli się na ziemię, w trawę. Prześcieradło zsunęło się z piersi Zyni i odkryło dwa białe, bajkowe pagórki i wszystkie zagłębienia i nigdy nie kosztowaną słodycz ich głębi, której Zynia nie poskąpiła wyrośniętemu, rozpaczliwie płaczącemu chłopcu. Potrzebujesz czułości. W czasie wojny dzieci potrzebują jak najwięcej czułości, ale ty jesteś dzieckiem Bernikli Białolicej. Uchowałeś się, to i dalej przeżyjesz, powtarzała Zynia. Jakoś przeżyjesz. Ale Wiktor tego nie słyszał, bo rolka lat, wywołując rozbłyski światła, przewijała się w tył i przynosiła mu coraz więcej i więcej szczęścia. Uwalniały się drzemiące w nim samym jeszcze nieuświadomione moce, które splatały się z pomrukiwaniem Zyni i jego zawodzeniem. Zachęcałyby jeszcze raz skoczył ze skarpy, by wdarł się tam, gdzie jeszcze nigdy nie był i czego każda komórka jego ciała pragnęła tak bardzo, że powstrzymałby go chyba tylko strzał w skroń. Strzał nie był krwawy. Wiktor krzyknął przeciągle, a potem tylko jęczał, zalany niebiańską rozkoszą. Chyba wrócił do łona matki i teraz obaj z bliźniakiem dryfują, nic jeszcze nie wiedząc o ziemskim padole, który dane mu będzie ujrzeć.
Wreszcie miał pewność. Bóg go wysłuchał i teraz zmienia świat. Tworzy go na nowo. Dla miłości i szczęścia. Oddaję Państwu głos. Jak długo tworzyła Pani Marantę, a potem Maestra? Czy jedna powstała szybciej, druga jakby trudniej, czy tak równorzędnie? Marantę pisałam chyba 5-6 lat, ale to nie, oczywiście nie każdego dnia, no bo niestety mam, jak i każdy człowiek, swoje obowiązki, więc ja piszę nocami, czasami weekend, ale to trwało naprawdę długo. Natomiast Maestra, no oczywiście napisałam prędzej, bo Maranta na Litwie ukazała się w 2015 roku, a po 4 latach, w 2019, ukazał się Maestro. Więc Maestro gdzieś około 3 lat, powiedzmy tak. Dziękuję. Śmiało, śmiało, na pewno chcą Państwo jeszcze coś zapytać. A propos, jeszcze dodam do tego ostatniego wątku, choć prawdę mówiąc tam wszystko jest powiedziane, ale ja bardzo się cieszę, Joasiu, że tak nienawidzisz tego Maestra i jest taki tobie obrzydliwy, no bo to w ten czas... Nie, bo cieszę się, że no... Nieważne, czy takie, czy inne uczucia, ale no jest tak przedstawiony, że jakieś tam uczucia wywołuje. Więc ja tylko chciałam także w tej książce zadać też takie pytanie, co wyrasta z traumatyzowanego dziecka. Dziecko, które żyło w komforcie i duchowym, i materialnym, i mogło sobie malować i było kochane, i nagle wszystko traci. Traci miłość matki, ojca, traci dom, traci wszystko, co było dla niego bardzo ważne, kochane, i w zamian co dostaje? W zamian dostaje okropności wojny, samotność. No oczywiście w pewnym sensie jakaś tam może i istniała miłość pani Róży, czy Barbary, czy Lucji, ale jednak to dziecko zostało... Jest nawet taki fragment, jeśli Państwo będziecie czytać, i to też nie jest fantazją, to jest fakt wzięte z życia, gdy dziecko z samotności, z tęsknoty, właśnie czując tą utratę wszystkiego, co ono kochało, nawet wszy się pojawiają we włosach, mimo że cała rodzina, nikt tego nie ma, i no tak ja nawet... Moja ciocia jedna tak mawiała, że jeśli człowiek przeżywa jakiś okropny ból, czasami mu, jak ona powiedziała, to się wyraziła, wszy wyłażą spod skóry. I ja właśnie ten wątek też ujęłam, że to dziecko nawet było owszone, tak mówię dobrze, w pewnym momencie z tej tęsknoty, z tego bólu, z tego cierpienia, bo właściwie tym dzieckiem nikt się nie interesował. Wojna, tyle wszystkiego się dzieje, każdy dba o swoją rodzinę, o swoje dzieci, a tu jakiś jeszcze tam dodatkowy przybłęda z Warszawy, kto tam tym dzieckiem się będzie zajmował, i to jest naturalne oczywiście. Także chciałam także paralelę jakąś utworzyć z sytuacją, szczególnie w Litwie,
ile takich straumatyzowanych dzieci wyrosło, całe pokolenie, powiedziałabym już u nas, to dzieci, które zostały zostawione przez rodziców, którzy wyjechali na emigrację, to ci tak zwani ekonomiczni, jak u nas nazywają, emigranci. I ja oczywiście i z prasy, i ze swoich znajomych mam bardzo dużo przykładów. Od tam powiedzmy 3, 4 czy 5 lat te dzieciaki wyrosły albo u babci, no jeszcze to najlepsza rzecz, albo tam nie wiem, u cioci, albo starsi bracia, siostry wychowywali. A rodzice siedzieli albo tam powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, czy nie wiem, czy w innych krajach. No nie wiem, jak poradzi to pokolenie, bo to jest jednak pustka, to jest taka no ogromna, jakby jakimś pociskiem wybita dziura w ich życiu, ja tak rozumiem i pojmuję. Oni przecież mieli jakiś czas właśnie, jak i ten Wiktor, ten komfort duchowy, może powiedzmy taki czy inny, ale oni to mieli i naraz to stracili. No wyjaśnij dlatego dziecka, jak ja mówię, rozmawiałam, kiedy zbierałam materiał do innej mojej powieści Tango Białych Suwaków, zbierałam w Stanach Zjednoczonych materiał i przecież chodziłam od jednej pani, która tam powiedzmy służyła w jakimś domu do drugiej, trzeciej i tak dalej i się pytałam, a gdzie wasze są dzieci? No tak, no to my rozmawiamy, przez Skype'a rozmawiamy, prawie codziennie rozmawiamy, my razem matematykę robimy, my razem tam mówimy, co oni robili w szkole i tak dalej, a ja się pytam, a ty pamiętasz, jak pachną włosy twojego dziecka? A kiedy to ostatnio, no widziałeś nóżkę wystającą spod kołdry? Kiedy to dziecko czuło cię blisko, twój zapach i tak dalej? To przecież to są no zmysły, to co my w życiu może... O tym nie mówimy często, ale światło, zapachy, oddechy i tak dalej. To jest ogromna, ważna część naszego życia, przynajmniej dla mnie z dzieciństwa. To ja nawet pamiętam, powiedzmy, jak tam jakieś jedno miejsce pachniało nad jeziorem Sejwy, gdzie rosły poziomki. Pamiętam, jak to wyglądały, gdzie rosły te, nie wiem, jak jarłok jest, czarne maliny, jak jeżyny. Tak. I dotychczas ja znam te miejsca i chodzę tam i chcę ten zapach z powrotem. Zresztą, no co to ja mam mówić? To wszystko jest opisane. A Miłosz, jak pamiętał, jak pachniały jabłka w szetejniach złożone na zimę. No to jest ten świat, nie, tego nie można ani zapisać, ani nie wiem, no ich tego wartości tej liczbami, czy kilogramami, czy nie wiem, metrami, ale to wszystko się składa na to, na jaki człowiek później wyrośnie z tego opuszczonego dziecka w pewnym sensie. No może i tam i babcia go kocha, ale to nie to samo. To już jest coś, to jest ogromny ubytek. I tu ten ubytek, no później maestro nie pozwala sobie na jakieś stosunki, powiedzmy, dłuższe z kobietami, bo cały czas ma jak cień ten strach za nim chodzi za plecami, że on znowu utraci tą kobietę, że ona znowu go zostawi, że on znowu straci tą miłość. I boi się znowu, boi się być... Nie, boję się być tym, który znowu straci cokolwiek, odrzuconym, zostawionym, pozbawionym tej miłości. I oczywiście no, różne bywają osobistości, może ktoś jest bardzo silny i wszystko to przeżyje jakoś i utworzy tą jakąś mocną rodzinę i tak dalej, się zakocha i wszystko będzie dobrze. Ale mnie chodziło o właśnie pokazanie i takiej osobistości, straumowanej, bo to moim zdaniem jest ogromny ubytek tego pokolenia. Proszę Państwa, ostatnia szansa na zadanie pytania. Jeśli nikt nie ma pytania, to ja może bym się wytłumaczyła. Zadam pytanie. Mhm.
Ja mam takie pytanie, bo pisarze często swoich bohaterów, swoje historie osadzają w swoich rodzinnych okolicach. I mam pytanie, czy w pani przypadku to było po prostu, że mam taki pomysł, mam bohaterów i ich trzeba gdzieś osadzić, czy to był specjalny, zamierzony cel pokazania swoich okolic, jakiegoś takiego przytoczenia innym ludziom egzotyzmu tych lokalnych stron, czy to jednak taki przypadek? Nie, na pewno nie przypadek. A po co mam szukać jakich innych stron, kiedy mam własne strony przepiękne i pełne różnych wydarzeń i pełne bardzo barwnych ludzi tutaj mieszkających i tych, którzy już odeszli. Przede wszystkim starałam się mówić o tych, których już nie spotkamy dzisiaj, nie ani takim nas tutaj wieczorze, albo i w ogóle. Także nawet czuję się trochę winna, że zaczęłam to robić zbyt późno, że wielu odeszło wcześniej, aniżeli uświadomiłam sobie, że muszę ich wypytać, że muszę uchwycić właśnie ich, no powiedzmy, sposób zachowywania się, to czy sposób mówienia, intonację głosu i tak dalej, nawet ten sam zapach, no każdy człowiek ma inny, więc to wszystko ja tylko odtwarzam, co ja pamiętam, co uchowałam w pamięci. To już jest gorsza sprawa. Wolałabym jeszcze powrócić do nich i porozmawiać, ale niestety no, życie jest jakie jest. Także naprawdę chciałam, to nie oczywiście no, jakaś kronika sejneńska, czy tych stron, czy puńskowska, jakbym to ujęła, czy sejwejska, moja rodzinna. Na pewno nie, ale chodziło mnie o mentalność, o te tradycje, o te takie właśnie no, bardzo, bardzo małe jakieś szczegóły, które dla mnie są ważne i są ważne, ja sądzę, dla każdego czytelnika i dla każdego człowieka w ogóle. No bo coś my tam mamy z tego dziedzictwa, z młodości, co jest dla nas bardzo ważne. Także naprawdę chciałam te książki jakby poświęcić i poprzez nie no, zbudować taki, nie wiem, literacki mały pomniczek dla tych stron, dla tych ludzi, którzy odeszli, którzy jeszcze żyją. I ja wiem, że były tutaj ekspedycje, gdy przyjeżdżali specjaliści, literaturoznawcy i etnografowie, tak, z Wilna, zbierali materiały, zapisywali. Zresztą pan Bajna przecież to wszystko też robił, ale te materiały gdzieś tam leżą pewnie, nie wiem, w bibliotekach czy w Instytucie Literackim w Wilnie i tak dalej. Mnie się chciało, żeby to wszystko trochę ożyło, żeby to poszło w obieg, żeby to było właśnie przez literaturę piękną, przez fikcję, dostępne dla każdego, nie tylko dla powiedzmy tam specjalisty, dla naukowca czy tłumacza czasami i tak dalej, ale żeby no, każdy mógł ten zapach, ten kolor, kolory, tę mentalność jakoś odnaleźć w tych książkach, żeby ona została. O to mi chodziło, a już jak wyszło, tak wyszło. No, no niestety nie mogę pisać tylko o powiedzmy bardzo lokalnych rzeczy. Więc dlatego ten mój maestro wędruje i do Paryża, i albo w Marancie, tam przecież są i Stany Zjednoczone, jest i Warszawa, no różne są miejscowości, no bo takie jest życie, no nie siedzimy w jednym miejscu, to jest życie współczesne, to jest cały wiek XX, już XXI kończy się. I nawet, prawdę mówiąc, nawet to było śmieszne, bo ten malarz, o którym mówił pan krytyk Wiesław Stanisławski, pisząc o Marancie, zerknęłam nawet na Wikipedii, kiedy on żył, Franciszek Starowiejski, i widzę, że 1930 rok
urodzenia, 2009 śmierci. No słuchajcie, aż ja po prostu zaniemówiłam, bo kiedy robiłam tą taką, nie wiem, korekturę logiczną swojej powieści Maranty, to ja przecież wszystko wiem, kiedy się urodził maestro, kiedy się urodziła Dominika, kiedy rasa się urodziła, no żeby to się kupy trzymało, logiczne było. I naprawdę mój maestro się urodził na moim brudnopisie w 1930 roku. Bo tak mi to pasowało, że wojna w 1939, kiedy wojna nadchodzi, on ma 9 lat, no bo tak mi było potrzebne i żeby dożył jeszcze czasów dzisiejszych. To są jakieś dziwne rzeczy, nie wiem, nie mają wyjaśnienia, bo mówię, całkiem się nie interesowałam i panem Franciszkiem Starowiejskim. Skoro Państwo nie mają już żadnych pytań, a mają teraz, tak, no dobrze. Proszę bardzo. Mam pytanie, przepraszam za błędy. Temat, chciałam zapytać, to Pani napisała książkę o tym, o życiu człowieka po katastrofie. To on miał, a potem, zgubił. І то життя значить, що він боїться того життя і як то урізав, чи як то скрончив, зробив його собі малим, так? Я зрозуміла, чи ні? Я не поправно розумію, не поправно мовлю щось, так? Не зрозуміла. Ні, тільки може прошу ще доузупевнити питання. Чи так я зрозуміла те? Бо... To też mój temat, życie człowieka po katastrofie i wiele optymyślam i mam takie zdanie, że kiedy w życiu człowieka choć jeden ktoś będzie mówić, że po katastrofie można żyć i można żyć całym życiem, to człowiek może zacząć nie bój się tego życia. Chciałam o tym mówić, jeżeli ja niepoprawnie to zrobiłam, przepraszam. Bo mam jeszcze przykłady w Ukrainie, kiedy całe pokolenie, czy jak to, ludzie wtraciali wszystko, ale potem żyli i nawet teraz mamy taki, jak to oni walczą o swoim życiu. Бо щось мали, але вони теж є покоління, а люди, які не мали нормальні, поправні милості, поправні опіки о собі, але можуть жити. Дякую. Страцоне, але мам помисл, що не страцоне. Бо по катастрофі можна жити і можна бути щільніше і ліпше навіть мати щось. То мій помисл і об тим. Дякую. Так, є та формула, як там ще мовиш, що якщо нас... Czas, tak, to wzmocni, na pewno. Jest taka formuła, tylko że chyba trochę nie to, że po katastrofie. No, ja bym nie nazwała tą katastrofą, ja tylko mówię o tych przeżyciach dziecka, małego dziecka, straumatyzowanego dziecka. To dziecko, prawdę mówiąc, bo no, to jest, ja tutaj splatam dwie rzeczy. Straumatyzowane dziecko, a z drugiej strony życie twórcy w ogóle. No niestety, ale bardzo często zresztą tak jak i u tego samego już przeze mnie wspomnianego Czesława Miłosza. Pamiętacie jego takie wyznanie, kiedy już wiedział albo przeczuwał, że ma dostać Nobla. I
jak on modlił się, Panie Boże, no ja tu oczywiście nie cytuję, tylko to, co wyczytałam w biografii, przekazuję. Panie Boże, lepiej oddal ten Nobel, ażeby Piotrek wyzdrowiał, jego syn. Za wszystko my płacimy, nic nie ma za darmo. I ja niestety, no, bardzo wierzę w tą rzecz, że i talent, tak jak dla Miłosza, i ten Nobel, on ma swoją cenę. Płacimy za to. Ta trauma, ja sądzę, że, no, jeśli już mówiąc o tym moim bohaterze, on nie byłby takim, powiedzmy, dobrym, tak znanym malarzem, tyle by nie zrobił, pewnie, jeśli by nie ta trauma dzieciństwa i to, co on przeżył w czasie tej wojny i tak dalej. Rozumie pani, o co mi chodzi? Że on zapłacił swoim prywatnym życiem, powiedzmy, za to, co uzyskał. Stał się sławny. Miłosz, mając 19 lat, co pisał w swoim liście do Iwaszkiewicza? Ja będę wielkim poetą, nie takim jak jakiś tam Tuwimek. 19 lat chłopak, a już ma takie ambicje. No i dopiął swego. I stał się wielkim poetą i dostał Nobla. Ale my czytamy w jego biografii, na ile on cierpiał. Oczywiście przy takich wieczorkach i światłach les nie ścierał, że oj, nie biedolił, ale poezja go demaskuje. Nie tylko to, co zostało wypisane w biografii. Ostatnio, a propos, tłumaczyłam artykuł Renaty Gorczyńskiej, osobistej sekretarki Miłosza. Państwo pewnie dobrze wiecie, była od 80 tam do 80 chyba 4 roku, 4 lata. No, ona posiada dużo takiej wiedzy, która nigdzie nie była zapisana i wspomnień o Miłoszu. Teraz jakby pod koniec życia po trochu odkrywa to, to znaczy nie odkrywa, to nie jest to słowo, nie odkrywa, a odsłania, tak, dziękuję, odsłania. I w niektórych wierszach, których ja sama nawet nie, no, nigdy bym nie pomyślała, że to chodzi o tą czy inną osobę, że w tym wierszu właśnie na przykład balkon, ja nie wiem, no ja nie studiowałam, nie jestem literaturoznawcą, ale jako czytelnik nigdy bym się nie spodziewała, że tam za tym wierszem też stoi na przykład Jadwiga. No, Gorczyńska twierdzi, że tak, że rozmawiali na ten temat, że, ale to tylko jakieś takie, no, cień gdzieś tam, czy błysk jakiś tego cierpienia, tego całego przeżycia odzwierciedla się w jego twórczości. Także mówię, to są, pani mówi, no, po katastrofie jeszcze bardziej zaczynają kochać życie i tak dalej. No, on swoją traumę jakby przetransformował w sztukę, w to, co on robi, w malarstwo. Poszedł tą drogą. Tracił życie prywatne, tracił miłość, tracił bliskie mu osoby. Nie wiem, czy dobrze odpowiedział, ale to jest fikcja, proszę panią, to jest mój maestro, a może w życiu jest w ogóle inaczej. To już, to są już sprawy takie, że no a kto mnie zbroni takiego obrzydliwego mieć bohatera, prawda? Może komentarz raczej niż pytanie, jeśli mogę, aha, z mojej strony. Ponieważ tak, chciałabym wrócić do zmysłowości, o której pani mówiła, ponieważ dla mnie w tych przeczytanych fragmentach ona jest absolutnie fascynująca.
te obrazy są tak głębokie, one są... Wiem, że będę płakać, jak będę czytać pani książkę, na pewno, ponieważ jest to niesamowicie głęboki obraz dla zapachy, widoki, odczucia. Bardzo, bardzo silnie jest to w tych fragmentach przekazane. Sama ostatnio wracam, nie wiem nawet dlaczego, do obrazów z dzieciństwa i one właśnie takie są. One są bardzo bogate, niezwykle wielowymiarowe. Są właśnie zapachy, obrazy i odczucia, także to wydaje mi się bardzo fascynujące w pani książce. Na pewno to dla mnie będzie bardzo ważne. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Szanowni Państwo, czas już nas goni, a nawet już nas przegonił, ale czas goni wszystkich tak samo, bohaterów Maestro, dlatego zwrócę uwagę jeszcze na klamrę, w którą ujęta jest powieść. Czas nie śmie mi przeszkadzać, czai się za ścianą, mówi Rasa. I nie ostatnie zdanie, ale jedno z ostatnich. Nadchodzi czas, mijając jabłoń, uchyla kapelusza. Tłumaczka przywołuje zresztą to zdanie, bardzo znamienne, ważne też dla powieści, w posłowiu. Birutę, ja tobie bardzo dziękuję, że tak po miłoszowsku wynosisz czas ponad czas. To nazwisko oczywiście przewijało się kilkakrotnie, więc myślę, że dobrze, jeśli jeszcze raz wybrzmi na koniec w tym miejscu. Dziękuję bardzo za spotkanie tobie i tobie, Joasiu. Natomiast Państwa zachęcam do kupowania książki i wzięcia autografu u pisarki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.